spotkali przy ulicy Hamońskiego. W turniejach mężczyzn i kobiet wystąpi ponad 250 zawodników i zawodniczek. Nie zabraknie szpadzistów z zagranicy. Faworytami będą jednak polscy szermierze. Nasz olimpijczyk Radosław Zawrotniak z KKS-u Kraków oraz zgłosiło się 5 zawodników z Wenezueli. Szkoda, że nie będzie Rubena Libardo, mistrza olimpijskiego, ale będzie jego brat starszy, młodszy, silna ekipa z Wenezueli. Szpada to od wielu lat wrocławska specjalność. Tym razem jednak stawianie gospodarzy w roli faworytów w turnieju nie jest tak oczywiste. Zależy, kto będzie walczył w drużynie z AWF-u Wrocław. Motyka trochę nie trenował ostatnio i nie wiadomo, czy wystartuje. Jeżeli wystartuje, to będzie jednym z głównych faworytów. Na pewno Radosław Zawrotniak, na pewno w ogóle zawodnicy z KKS-u Kraków i AZS-u AWF Kraków. Są to teraz duże grupy dobrych zawodników. Wrocławskie szanse w rywalizacji szpadzistek także są dużą niewiadomą. Przede wszystkim to Blanka Błach, zawodniczka AZS-u AWF Wrocław, była zawodniczka z kolejarza, ma szansę być w ósemce. Ale tak jak wspomniałem na temat mężczyzn, tak samo wśród kobiet, nie wiemy, jak są przygotowani do tego sezonu. I ten pierwszy turniej pokaże, co będzie w następnych miesiącach i później w przyszłym roku na Mistrzostwa Świata i Europy. Zawody we Wrocławiu będą pierwszym po półrocznej przerwie sprawdzianem formy seniorów. To także już 8 turniej zorganizowany w tym roku przez wrocławski klub, który radzi sobie mimo trudnej sytuacji finansowej. W przyszłym roku kolejarz planuje przeprowadzić 7 kolejnych imprez. Niedawna zmiana na stanowisku prezesa Polskiego Związku Szermierczego nie wpłynie znacząco na naszą sytuację, dodaje prezes wrocławskiego klubu. Nam Polski Związek Szermierczy nie pomaga za bardzo, nie szkodzi. Oni rozdzielają imprezy szermiercze, powołują kadry na podstawie wyników, punktów zdobytych przez cały rok w turniejach kwalifikacyjnych. Natomiast też nie ma problemu z imprezami, bo kluby nie biją się o te imprezy, bo brak środków finansowych jest. Także to samo, co było, myślę, że tak samo będzie. Ostatni tegoroczny ogólnopolski turniej szermierczy we Wrocławiu rozpocznie się w niedzielę o godzinie 10 w hali przy ulicy Hamońskiego. Finały zaplanowano na godzinę 17.